Witajcie kochani, witam Was serdecznie na kolejnym horoskopie w tym tygodniu, który jest pełen radości dla nas wszystkich, także życzę Wam fantastycznego czasu spędzonego w cudownym gronie, dokładnie tam, gdzie czujecie się fantastycznie, wyjątkowo i jak u siebie, jak w domu. Natomiast tutaj przypomnijmy sobie zasady, jeśli chodzi o horoskop. Jest nagrywany w systemie otwartym, a to znaczy, że możesz dowolnie buszować po kanale, poszukiwać ze swojego kosmogramu nie tylko informacji ze Słońca, z Księżyca i z Ascendentu, ale także z innych planet i ich aspektów, jak potrzebujesz w kosmogramie, jak masz, jak czujesz. Oczywiście dowolnie szukaj sobie też po kanale według tytułów czy okładki, co Cię przyciągnie. Ja wierzę, że tam informacje są dla Was, kochani, gdzie Wasza uwaga podąża, czyli co Cię przyciągnie i jest dla Ciebie. Pamiętajcie także, że są to czytania ogólne, więc bierzmy to, co rezonuje, to, co nie rezonuje, zostawmy dla osób, które mają to usłyszeć i na dany moment jest to dla nich ważna informacja. Kolejna rzecz, kochani, tutaj zapraszam na tarodiorakle. Kto ma ochotę, kto jeszcze nie zna, nowy mój kanał, gdzie wszystko na temat kart, gdzie nauka tarota, gdzie mówimy o runach, o wahadełku, przeróżne tematy tam dla nas na najbliższy czas przygotowałam. I zapraszam też, jeżeli ktoś z Was jest na poziomie szmaragdowym, na wspieraniu, nowe materiały na temat roku życia, roku osobistego, tak, od 1 do 9, jak sobie obliczyć, też jest tam odcinek, także kto ma ochotę, zapraszam. A dzisiaj mówię Wam już, kochani, witajcie, zapraszam serdecznie do oglądania horoskopu. Cudownie, że jesteście, że wracacie, bardzo dużo radości mi to sprawia. Witajcie, kochani, tam wszystkie osoby spod znaku Panny. Zobaczmy, co tu w tym tygodniu dla Panny. Panna na ten tydzień wyższej jaźni, bardzo proszę informacje. Mamy pierwszą kartę. Leśne wróżki, umiejętność adaptacji i wibracja numer 20 i druga 27, opcje i ciekawość. Ciekawe. No dobra. Zobaczmy w takim razie, wyższej jaźni, bardzo proszę o dalsze informacje dla Panny na ten czas. Okej. 8 pentakli, 9 pentakli, no proszę. I karta gwiazda na początek. Siła. Jako następna tutaj mamy kartę królową pentakli dla... Okej. Bardzo szybko te karty nam wyskoczyły. I król mieczy. Czuję, że tutaj, słuchajcie, w tym czasie jest dla Panny jakiś możliwy postęp, który wynika z Twojej pracy, z Twojego zaangażowania i poświęcenia tu czemuś swój czas, swoją energię. Może chodzi o egzaminy i tu są zdane wtedy pięknie. Może chodzi o zakończenie właśnie jakiejś nauki albo jakiegoś szkolenia. Widzę tutaj dużo szczęścia, radości, dosłownie takie poczucie, jakby marzenie się spełniło dla Panny. Ciekawe bardzo. Dobra, zobaczmy, co tu na końcu. Pamiętajcie, kochani, że tutaj mamy zawsze trzy karty i tu się trzeba odnaleźć ze swoim życiem. Jeżeli ktoś jest nowy na kanale, witamy Cię serdecznie. Co to znaczy? To znaczy, że mogło to się już dla Ciebie stać, co tutaj powiem. Może się dzieje teraz, a może dopiero przyjdzie. Nie musi, bo czytanie ogólne, wiadome, prawda? Trzy kielichy, mamy kartę głupca i mamy kartę 9 kielichów. Wow, ale piękne czytanko, kochani. Super, jakiś nowy początek, jakieś spełnione marzenie. Ktoś tu kogoś na pewno poznaje. Pojawia się ktoś obcy w życiu Twoim, Panno, kto sprawia, że Twoja ciekawość tutaj rośnie. Chcesz poznać tą osobę, chcesz poznać albo sprawdzić, co jest między Wami, albo co może być między Wami. Ciekawe bardzo. Dobra, zobaczmy do końca. Ale powiem wam tak, jak już teraz patrzę z tych kart, co tutaj są, to będzie bardzo fajny tydzień dla was. O wow, i tu na końcu jeszcze 10 kielichów jest. Duże szczęście. Dobra, 8 pentakli. O wow, jak szybko. I mamy 4 pentakle i 9 pentakli dla panien. Panna, 9 pentakli, ok. Wow, i 10. 4, 8, 9, 10. Ogromny postęp. Dobra, idźmy dalej. Star, czyli gwiazda dla panny. Co tutaj jeszcze do tej energii? Tutaj mamy 3 miecze, czyli będzie coś się uzdrawiać, bo pod spodem gwiazda. Karta gwiazda mówi: nic się nie martw, wszystko jest na dobrej drodze, działaj dalej, podtrzymuj nadzieję, rób to, co robisz, prawda, co uważasz za słusznym, ale jednocześnie pozwól sobie na to, żeby uzdrowić jakieś rany, które gdzieś tam w sercu nosisz. Może będzie teraz jakiś taki przychylny czas dla ciebie na to, żeby może z kimś porozmawiać, coś wyjaśnić, coś uzdrowić, coś uleczyć, coś odpuścić. Tu ewidentnie jakieś ważne rozmowy, kochani, dla was do przeprowadzenia, ale pamiętaj, żeby się nie trzymać tego bólu, tylko pozwolić sobie na to uzdrowienie. Jeśli chodzi o taki ból właśnie, który ktoś nam zadał, albo z jakiegoś powodu poczuliśmy ten ból w sobie, to mamy zawsze możliwość się od tego uwolnić, kiedy podejmiemy taką decyzję, prawda? Natomiast kiedy trzymamy się kurczowo bólu, on może z nami pozostać nawet do końca życia, więc to zawsze zależy od nas. Zobaczmy karty siły w relacjach, związkach, miłości. Karta siły. I 3 pentakle. I tu dla kogoś 38. Coś ta wibracja ostatnio często się pojawia w czytaniach. Ojej. Nie przejmujcie się, kochani, to karty pofrunęły. Królowa pentakli dla panny. Królowa pentakli dla panny. I tutaj mamy, co my mamy? Rycerza mieczy. I na spodzie jeszcze pojawia nam się paść kielichów. Tak. Paść kielichów i tu plus te karty, ewidentnie widać, że tu ktoś przychodzi, oferuje pannie jakąś randkę, jakieś spotkanie, jakieś rozmowy. Tutaj jest jakieś takie pierwsze, początkowe, prawda, początkowy etap znajomości. Szczególnie tutaj czuję, że do singli mogą się zbliżać jakieś nowe osoby. Osoby obce, czyli to nie będzie ktoś z przeszłości twojej, z obecnego życia, tylko ktoś dla ciebie obcy, ktoś nowy. Tak jest. Natomiast czuję, że tutaj jakieś panny mają swoich jakichś wielbicieli, którzy gdzieś tam są i przyglądają się pannie, prawda, podziwiają cię, może za twoją pracę, może za twoje umiejętności organizatorskie, albo bycia liderem, bycia takim dobrym mówcą, kimś, kto sobie pięknie radzi, może z domem, z rodziną. Gdzieś tutaj jest ktoś, kto ciebie podziwia, patrzy na ciebie i mówi: wow, też mi się marzy, żeby tak potrafić, albo zobacz, jak tu pięknie tej osobie to idzie, fantastycznie, prawda, podziwiam. I tu czuję dużo takiego podziwu w stosunku do was. Natomiast, kochani, mam takie poczucie, że wy sami sobie troszkę szpile wbijacie, wymagając od siebie więcej, niż jest to potrzebne. A tak naprawdę zastanów się, po co sobie śrubować gdzieś tam tą poprzeczkę ciągle podnosić do góry. Po co sobie to robić? Czy nie lepiej cieszyć się z osiągnięć, prawda, które tam się udało do tej pory i po prostu sobie działać dalej, prawda? Ok, zobaczmy dalej. Czuję tutaj w sprawach zawodowych, urzędowych, że tu może przyjść jakaś propozycja zmiany dla ciebie. Możesz otrzymać propozycję kompletnej zmiany, czyli albo inny departament, jeżeli w tej samej firmie, albo na przykład, poczekajcie, czy ja tu widzę wyjazd z przeprowadzką, tak poczułam, no tak, karta głupca może o tym mówić, czyli jakby nowa ścieżka dla ciebie możliwa jest w tym czasie, może to się odbędzie w tym tygodniu, a może to się przenieść nawet na następny miesiąc. Dla każdego tu w innym momencie to się otwierać będzie ta możliwość, ale tutaj albo ty wpadniesz na to, że chcesz coś zmienić i chcesz pójść w innym kierunku, albo przyjdzie jakaś oferta, możliwość, ktoś coś ci powie, może ktoś ci podpowie, że widział takie i takie ogłoszenie, albo że tu i tu jest taka możliwość, prawda? I będziesz chcieć spróbować, tak czuję, czegoś nowego. Generalnie chodzi o to, że Panna będzie chciała spróbować czegoś nowego. Szczególnie mówię to do osób, które tutaj mają już taką stabilną pozycję zawodową, na przykład karierową, czyli tu już może czujesz, że nic więcej dla ciebie nie ma, co by mogło cię rozwinąć czy wzbogacić. Jakby masz poczucie, że to wszystko, co było do zdobycia, jest zdobyte, prawda? I chcesz rozwinąć skrzydła dalej. Więc czuję, że tutaj będzie Pannę ciągło właśnie w takim kierunku. Ktoś tu będzie chciał działalność albo rozwijać, albo założyć, po prostu zakładać tą działalność, więc także tak czuję. W relacjach, w związkach będzie lepiej, jak będzie więcej rozmowy i większa otwartość adaptacji właśnie i ta umiejętność adaptacji, czyli przyjęcia tych nowych jakichś zasad panujących, bo tu gdzieś jest bardzo ciasno, w jakiejś relacji bardzo sztywno i są jakieś tutaj względem kontroli właśnie kwestie, czyli może za dużo kontroli, może za dużo takich, jakby tego nie nazwać, wymuszeń na swój sposób. Tak, trochę odpuść jakby, Panno, jeżeli tu czujesz, że to o ciebie chodzi, to tutaj troszeczkę odpuść. Może za dużo pracujesz, a może za dużo wymagasz, może od siebie, może od kogoś. I to jest dla tych osób, które czują, że takie coś może tutaj być, prawda? Okej, ogólnie tydzień piękny i jedyne, co wam będzie zatruwać jakby ten tydzień, to właśnie jakieś kwestie emocjonalne, może jakieś myśli się będą pojawiać, że ktoś coś zrobił wbrew wam, czy jakoś was tutaj skrzywdził i coś tutaj właśnie w tym temacie możecie potrzebować albo wyjaśnić z kimś, albo ze sobą przedyskutować po prostu. Tak, coś tu będzie takiego wychodziło. Natomiast, kochani, co tu jeszcze, bo widzicie, odłożyłam tą kartę, ona miała być. Mamy kartę też flirtu. Uważajcie, bo pojawia nam się tutaj karta 3 kielichy, tutaj karta flirtu, a tutaj jeszcze ukryłam, kim naprawdę jestem przed tobą. Więc i tu mamy tego obcego, więc uważaj, żeby się nie dać wciągnąć w jakąś dziwny romans, szczególnie jeżeli masz osobę bliską, czy bliskie ci osoby, rodzinę, męża, żonę, wszystko jedno, prawda? Bo ja czuję, że ten ktoś nie przychodzi z dobrymi zamiarami i wcale nie jest to fajna osoba, która chciałaby wprowadzić jakąś radość do twojego życia, tylko więcej tak czuję chaosu i zamieszania. Więc tu uważajcie, kochani, żeby nie dać się na jakąś minę, prawda, wprowadzić. Bo ja widzę, że to wszystko pięknie się układa. W rodzinie w ogóle jest możliwe jakieś dogadanie się, poukładanie jakichś rzeczy, może ustalenie nowych zasad. Generalnie tutaj czuję w bliższej czy dalszej rodzinie, że kiedy pozwolisz sobie na to, by nie podchodzić do siebie jak do ofiary, czyli na przykład, nie wiem, jest rozmowa w rodzinie, jakaś dziwna, prawda, nie podoba ci się ta rozmowa, bierzesz wszystko osobiście, potem cierpisz. A gdyby tak nie brać osobiście tego wszystkiego, co jest mówione i trochę zmienić tutaj sposób rozmowy jakby, prawda, sposób odbioru, bo to wszystko naprawdę, tak naprawdę to, czy nas coś boli, czy nie, zależy od naszej perspektywy, od naszego odbioru. Jak się tak nad tym troszkę zastanowisz, to będziesz wiedzieć, o co chodzi. I chodzi o to tu właśnie, żeby pozwolić sobie na to, żeby to życie, które się tu dla ciebie zdarza w tym czasie, bo tu jest piękne tutaj, to się, co się pokazuje, piękne możliwości, piękne propozycje mogą jakieś przychodzić, jakieś oferty, możliwości zmiany na lepsze pod wieloma względami i zarówno w relacjach prywatnych, jak i zawodowych, karierowych, tylko właśnie jeżeli za bardzo bierzesz do siebie te takie szpile, co niektórzy puszczają, to potem cię to kuje, prawda? A tu chodzi o to, żeby nie brać tych szpil do siebie, tylko ja zawsze mówię, ktoś ci próbuje szpilę wbić, weź tą szpilę, zrób z tego broszkę i daj tej osobie, niech sobie nosi, prawda? Rozumiesz? Czyli po prostu wykorzystaj, może inaczej, nie wykorzystaj, tylko jak ktoś próbuje jakoś tak ci dogryźć, to po prostu albo obróć to w śmiech, albo coś powiedz takiego, żeby to rozbić, żeby to rozproszyć, bo jeżeli weźmiesz to do siebie, no to to zostanie w tobie już na długo, prawda? Tak, i uważajcie tu na nowe osoby, które udają, że są wolne, ale niekoniecznie są wolne, bo tu jest 9 pentakli, 10 pentakli, jakby na pierwszy rzut oka ktoś się pokazuje jako singiel, ale po głębszej analizie okazuje się, że to jest ktoś, kto ma rodzinę, kto ma partnera, partnerkę, tam wszystko jedno, prawda? I może to być ktoś, kogo poznajecie w pracy albo w związku z pracą. Na jakimś wyjeździe może gdzieś, czy no jakoś tak czuję tutaj. Tak, czy jeszcze coś tutaj? Generalnie bardzo fajny tydzień, słuchajcie, dający możliwości dogadania się, poukładania pewnych rzeczy właśnie i wyprostowania pewnych rzeczy, ale też uwaga, żeby nie wpaść w jakieś dziwne relacje, które będą mogły być komplikujące, a może tak powiem. Dobra, co dalej? Ktoś tutaj dowiedział się jakiejś prawdy i było to druzgocące dla tej osoby. Nie wiem, gdzie to położyć, bo tu takie fajne karty, a dobrze, tutaj dajmy. I jeszcze jedno, ktoś tutaj mówi, byłaś najlepszą rzeczą, jaka mi się w życiu przytrafiła, albo byłeś, albo byłaś, prawda? Tak, dobra, zobaczmy sobie runę dla Panny. Jaka runa tygodnia? Runa tygodnia dla Panny. A, wiecie co? Tu może być jeszcze ciąża, tego nie powiedziałam. Ktoś tutaj się dowiaduje o ciąży, rodzina się powiększa ogólnie. I dla jednych osób to będzie bardzo radosne wydarzenie, a dla drugich osób to się okaże, że to jest ciąża tej trzeciej. Rozumiecie? Czyli właściwie tej drugiej, ale tej trzeciej osoby chciałam powiedzieć. Czyli pozamałżeńska ciąża tu może wyjść w tym tygodniu też. Jedni się będą cieszyć, bo będzie małżeńska ciąża, a dla innych może się okazać, że gdzieś tam coś gdzieś się... No właśnie, i mamy runę Gebo, która mówi też między innymi o miłości właśnie, o tej namiętności, o tej pasji, prawda, która gdzieś między ludźmi ich jednoczy i sprawia, że później coś wzrasta, prawda, coś się rozwija. Dokładnie. Ale Gebo to też jest piękna wymiana, to jest wzajemność, to jest właśnie harmonia, to jest równowaga, fajna współpraca, to jest korzystna współpraca, że tak powiem, dla jednego celu, prawda? Czyli umawiamy się, że tutaj tak jak 3 pentakle i karta siły, współpracujemy razem, żeby coś stworzyć, zbudować, i ta karta Gebo pokazuje właśnie takie harmonijne relacje, harmonijne związki, szczęście, sukces. No w ogóle ta karta z tą runą to jest bardzo dobry znak, kochani, na ten czas, bo jest pokazane, że naprawdę możecie wspaniale przeżyć ten czas. Tak jest. No jakieś zjednoczenie właśnie tutaj może nastąpić, czyli może być jakiś powrót jednak z przeszłości, bo wcześniej mi się wydawało, że nie będzie tutaj, ale są tutaj możliwe jakieś powroty kogoś też z przeszłości, kogo będziecie chcieli z otwartymi ramionami przyjąć, więc to jest dla tych osób, które są chętne na przyjęcie przeszłości, a nie dla tych, które przeszłość by najchętniej posłały do przeszłości z powrotem, prawda, ekspresem. Tak jest. Generalnie tydzień pod tytułem szczęścia i radości i spełnienia. Poza tym może, że tu w sercu gdzieś jakieś igły kłują jeszcze jakieś drzazgi, więc może warto by coś z tym zrobić, coś wyjaśnić, coś rozwiązać właśnie. Może coś powiedzieć, otworzyć się jakoś przed kimś, tutaj będzie możliwość, bo ewidentnie widać, że tu jakiś ból jest zakopany gdzieś pod dywan albo w szafie upchnięty przysłowiowej i tu jest to niewyjaśnione i kuje tam, prawda? Więc może być tu naprawdę fajnie, tylko pozwól sobie na to, żeby to wyjaśnić. Gdzieś tutaj czuję cały czas ten obcy mi przyciąga wzrok. Mam takie poczucie, że ktoś was obserwuje, kochani. No właśnie. I teraz dlaczego ten ktoś was obserwuje? Oto jest pytanie. Ale też zwróćcie taką uwagę, żeby być ostrożnym, ok? Bo ktoś tutaj się z wami interesuje. Nie do końca czuję, żeby ten ktoś miał mieć dobre intencje. Bardziej czuję, jakby chciał coś dla siebie skupnąć z twojej tęczy jakby, prawda, przysłowiowej, więc no, zwróćcie uwagę po prostu, kogo do domu zapraszacie, kogo do związku na przykład, bo czasem jest tak, że jesteśmy w szczęśliwym związku i zapraszamy kogoś, żeby posiedzieć na kawkę, żeby coś, i okazuje się potem, że z tego są romanse jakieś, więc też uwaga, uważajcie, bo tu czuję takie coś niby super fantastycznie, ale gdzieś tutaj jest jakaś taka kropelka goryczy właśnie możliwa, stąd te 3 miecze, więc uważajcie po prostu, tak? Ok, mini wybierz kartę, możecie zapytać o sytuację, o wydarzenie, o osobę na 3 możliwości, 1, 2, 3, lecimy, dla Panny 1, idealny moment, numer 2 mamy tak i numer 3 niewłaściwy moment, zaczekaj. Zobaczcie, jak tu widać, widzicie to czytanie, że ogólne. Jeżeli ktoś ma ochotę na czytanie prywatne, napiszcie na maila, wyślę wam ofertę, kochani, a teraz mówię wam już do widzenia, do zobaczenia i życzę wam, nam wszystkim fantastycznego tygodnia, pa pa.